Streamer grozi czatu, a nie czat streamerowi. Dobra. Zobaczmy tą niesamowity, ten niesamowity trailer. Fame ma 58. Mamy to jest kicha i nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogą za to płacić. Banda z***ów chlają, ćpają, po prostu w głowach im się pierdoli. Co sądzisz o normalnie parków Fame MMA i czy Don Cassio ma z nim szansę w boksie? Nie no, to śmiech na sali, no co mam ci powiedzieć? No. Połowa ludzi to tam są takie debile, którzy nawet nie będę mówił tam nazwiska. Ci zawodnicy, którzy nie mieli zielonego pojęcia o czymkolwiek, nawet nie trenowali, miesiąc czasu wchodzą do tej klatki, obijają się po głowach. Co jest na pograniczu sportu? Umówmy się, Norman Pargo jest zawodnikiem z innej półki. Tragedia. To jeszcze wymyślimy, żeby rozrywkę zrobić. No nie będziesz 10 razy chciał oglądać znowu chłopca z pryszczami, który nic nie potrafi, który śmiesznie się kopie. Jestem mistrzynią świata, a za walkę dostaję mniej niż ma dostać pani, która zasłynęła seksem grupowym. Mariusz Pudzianowski, fragment wywiadu udzielonego w... A, że tutaj jest tego. Ja powiem tak, czat. Bardzo ładny trailer, bardzo ładnie nagrany, bardzo mi się podoba, ale merytorycznie, no nie wiem, trochę Fame ma takie z takim obrażeniem się, z takim, że no czemu nas nazywacie patusami, ligą patusów? Nie wiem, bo może główną walką waszą wieczoru była walka Daniela Madzikala z Drafoniksem, gdzie gruby sobie nogę złamał. Bo miał tak zapity organizm, że mu kości nie wytrzymały. Może dlatego. To, że już się nie biją u was pato streamerzy, a teraz influencerzy, to którzy ładni chłopcy z mięśniami zamiast patusów, to wcale nie oznacza, że wasz origin jest inny, co nie? Zatem, no nie, Mixa, jak dla mnie nic ciekawego, osobiście. Jak mówię, już w ostatnim FMMA się zainteresowałem. Mówiliście, że pogudymy, ale zajebiste FMMA. Poszedłem, oglądałem FMMA i widziałem kilka walk i w sumie to jedna, dwie walki były naprawdę spoko, a reszta walk się szybciej skończyła, aniżeli się pięć razy mrugnęło. Witam Kacpirek. Co tam Kacpirek? Oho, czat Kacpir na...